Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Słodkiego Flirtu i dziś zaczniemy sobie odcinek siódmy Piżama Party. Melania organizuje Piżama Party na ostatnią chwilę. Świetna okazja, żeby poplotkować z koleżankami. Mm -hmm. Te odcinki będą trochę krinczowe. Masakra, normalnie. No, ale to była. Na sam początek przypominam, żeby zostawić łapki w górę, komentarze i subskrypcję, bo to mega wspiera kanał, dobrze robi na zasięgi i jestem bardzo Wam wdzięczna za to. Także bez żadnego gadania, przechodzimy sobie do odcinka. Hmm. Siódmego. Siódmego. Tak. Czy to czytałam, nie? O, i na wstępie mamy Leo. Dzień dobry. Cześć, Mila, chciałam z Tobą porozmawiać, tak? Co się stało? Rozmawiałem z Rozą, pogodziliśmy się i znowu jesteśmy razem. Super! Cieszę się. Dziękuję za Twoją pomoc. Bez ciebie by się nie udało. Raczej szybko, by się, raczej szybko się nie spotkamy, chyba że pojawisz się w sklepie z ubraniami. chciałabym Ci życzyć powodzenia. Dzięki. Poszedł sobie. W grze mi chciałeś pomóc, czy, czy, czy co? O co chodzi? Cześć Mila, cześć Rosalio, a więc pogodziłaś się z Leo? Tak, jest już o wiele lepiej między nami. Obiecał mi, że będzie się starał częściej okazywać swoje uczucia. To świetnie, miłego dnia. Dzięki, wygląda jakby była w dobrym humorze. W ogóle znowu zapomniałam ja mam sklerozę. Ja to nagrywam, jak jestem jeszcze yy, po, yy, po chorobie, no nie wiem. Mam jeszcze katar i kaszel. Mam nadzieję, że mój głos nie będzie za bardzo yy, inny niż zawsze, i nie będzie tego aż tak słychać, i że nie będzie wam to przeszkadzać, no, bo niestety. Nagrywać trzeba. Nie zrobiłam kawusia w dłoń, kuźwa. Dobra, co ja mam robić? Melania wygląda na zmartwioną. Mila, cześć Melanio, wszystko ok? Nie za bardzo, widzisz, dzisiaj są moje urodziny. O, nie wiedziałam, wszystkiego najlepszego. Dzięki, ale to nie to jest problemem. A co? Myślałam, że nie będę mogła zorganizować imprezy, więc nic nie przygotowałam, a teraz okazało się, że rodzice zostawiły mi wolną chatę i pomyślałam, że mogłabym zrobić piżama party piżama ma party świetny pomysł. Niby tak, ale chyba nie powinnam zapraszać ludzi na ostatnią chwilę, boję się, że nikt nie przyjdzie. Jeżeli nikogo nie zaprosisz, to na pewno nikt nie przyjdzie. Um. Nie martw się. Jestem pewna, że to nie jest żaden problem, nawet jeżeli powiadomisz wszystkich na ostatnią chwilę. Naprawdę tak myślisz, muszę się pospieszyć i wszystkich uprzedzić. Chcesz mi pomóc rozdać zaproszenia dziewczynom? Tak byłoby szybciej. Tak, pewnie. Wielkie dzięki. Mam jedno dla Ciebie, dla Kim, Klementyny, Rozalii i Violetty. Chyba powinnyśmy się rozdzielić i poszukać dziewczyn. Dała mi trzy zaproszenia, z czego jedno było dla mnie, a resztę zabrała ze sobą. Nie zapraszasz Peggy? Peggy za bardzo chciała skorzystać na problemach Nataniela, gdy sprawdziany zostały skradzione. Mam jej to za złe. A tak, to prawda, chciała napisać o nim artykuł. Nie mówię o imprezie, zgoda? Nie chcę, żeby się wprosiła do mnie do domu. Okej. Okay. Spokojnie, martw się, nic jej nie powiem. A nie lepiej byłoby jej po prostu powiedzieć, że nie zaproszona. Dziękuję, daj mi znać, gdy już rozdasz wszystkie zaproszenia, okej. Okay. Dobrze się bawiałaś, gdy mnie nie było. Dobra, Elo. Widziałyście to dziewczyny. Wiema, bo wie, że będzie mieć kłopoty. No i jeszcze dziewię będzie, akfu! Cześć, Isander. Cześć Mila, znowu czegoś szukasz? Tak, ciebie <laughs> Nie, no żartuję. Nie, nie tym razem, pomagam Melanii przy urodzinach Zapomniałem, że to dzisiaj A o tym? Ja też nic o tym nie wspominała. W końcu dopiero ty się przyniosłeś do tej szkoły No, Sherlock Powiedz Tak Wiersz, który napisałeś dla Rozy był naprawdę ładny Zastanawiam się, o czym są twoje piosenki Pokażę ci jakąś Jeśli się dobra okazja No Okej, okay, fajnie, cieszę się co robisz? Nic ciekawego, <laughs> Lepiej, żebym z nią nie gadała. Jeszcze się domyśli, że organizujemy coś za jej plecami. He? No co? O, spotkałam Rosalię. Melanie świętuje dzisiaj swoje urodziny. Przyjdziesz? Dałam już zaproszenie. Na szczęście, Leo też ma plan na dzisiejszy wieczór. Nie będę mieć wyrzutów, że zostawiam go samego. Okej, okay, super. Mam wrażenie, że wszyscy coś przede mną chcą ukryć, ależ nie, wydaje ci się. Wiesz, cokolwiek by to nie było i tak się o tym dowiem jeszcze dzisiaj. Lepiej nie zrobisz, jeżeli od razu powiesz mi o co chodzi. Przecież ci mówię, że nic się nie dzieje. Spoko, skoro nikt nie chce mi nic powiedzieć, to sama się dowiem. Boże... Nie wiem, to jest takie głupie. Z jednej strony po prostu mogę powiedzieć jej, że nie jest zaproszona i tyle. A z drugiej strony... Po co ją to kuźwa obchodzi? Naprawdę, ja tego nie czaję. Po co ona się tak zachowuje? Ona jest jak jakaś warietka po prostu. Nie wiem. Głupie to jest. ale głupie są te odcinki teraz. No, ja, inne nie są mądrzejsze znowu, ale inne mam wrażenie będą miały lepszy troszkę poziom. <laughs> Lepiej będę jej unikać. Przynajmniej do czasu urodzin Melanii. Mm -hmm. Okej. Okay. Kim? Robisz coś wieczorem? Melanie organizuje imprezę urodzinową. Jesteś zaproszona, Melania. A tak, już wiem, która to dziewczyna. <grym> nie znasz koleżanki z klasy? Przykro mi, wieczorem jestem zajęta. Ale to dla niej bardzo ważne, żebyś przyszła. Nie możesz odwołać nam tego spotkania. Boże, a może to spotkanie jest dla niej jakieś bardzo ważne? Nie pomyślałaś o tym? Ty piara, jaka no. Nie, akurat tego spotkanie nie mogę przełożyć, rozumiesz? Okej, okay, ale weź zaproszenie, gdybyś jednak zmieniła zdanie. Nie sądzę, serio, nie mogę przyjść, przykro mi. O Mega, jakie to jest nadgorliwe, takie natrętne, fu. Cześć, Violetto, robisz coś wieczorem? Nie, nie pamiętam, żebym coś zaplanowała. Czemu, pytasz? Jesteś zaproszona na urodziny Melanii dzisiaj wieczorem. Dzisiaj są jej urodziny? Nie wiedziałam. A więc przyjdziesz? Tak, pewnie. Super, trzymaj to twoje zaproszenie. Dajesz jej zaproszenie od Melanii do bła. W sumie to, co robisz wieczorem? Ale jesteś ciekawska, mała, to nie twoja sprawa. No weź, może mała podpowiedź? To osobista sprawa. Za chwilę mi to nie pomogło, no bo to nie jest twój interes. Tak samo nie jest to interes Peggy. Ona też nie musi wszystkiego wiedzieć. To jest jakaś choroba, czy coś? Wiesz, że dzisiaj są urodziny Melanie, no on raczej będzie wiedział o tym. Tak, mam raczej dobrą pamięć do takich rzeczy. Dałeś jej jakiś prezent? Nie, ale służyłem mi życzenia urodzinowe. A mi zrobisz jakiś. Ja po prostu nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę. No dobra, wybrałam głupią odpowiedź, to teraz mam. Boże, a mi zrobisz jakiś prezent na moje urodziny? Pewnie. Okej, okay, ja myślałam, że to będzie głupio o to pytać. Ale dobra. Przypomniałeś mi, że muszę gdzieś zadzwonić wieczorem. Mhm, Dobrze. Jezus Mary, ale to straszne jest. Muszę znaleźć jakiś prezent dla Melanie. No dobra, już. Nie gadajcie mi w kółko jednego, tylko samego. O, dostałam już wszystkie zaproszenia. A ty? Ja też, kim nie może przyjść, za późno opowiadomiłyśmy Naprawdę szkoda W każdym razie dzięki za pomoc Jestem pewna, że spędzimy razem świetny wieczór Dobrze Co ja mam robić? Ja w ogóle nie wiem, co ja mam robić tutaj Co ja mam robić? Co ja mam robić ze swoim życiem? Wiesz, że dzisiaj są urodziny Melani? Nie, skąd miałbym to wiedzieć? Ta dziewczyna zawsze łazi za tym idiotą gospodarzem Wiem, jak się nazywa i to mi wystarczy Kaz ty mnie rozbrajasz czasami, naprawdę ta ta powinieneś się chyba trochę interesować innymi, co? Ale przecież interesuje się, wiem, że przebywa często w pokoju gospodarzy. To chyba dużo, co nie? <grymianie> ja pierdzielę, ale ale jesteś samolubny, naprawdę. Dalej nie chcesz nic powiedzieć, daj mi spokój, naprawdę. Idę do melanii Czemu muszę się w takie głupie rzeczy mieszać? To jest. Ja nie wiem, ja nie wiem. Po co ja w to gram? Nie wiem, kto ci wytłumaczy, po co ja w to gram Jak ja nawet z tego pieniędzy nie mam! Po co ja w to gram? Ach, Violetta nie wygląda zbyt dobrze. Zaczepiam ją. Co ci się stało, Violetto? Nie, nic. E, wiesz, że nie umiesz kłamać? Mam mały problem odnośnie dzisiejszej imprezy, ale poradzę sobie. Jak chcesz. Gdybyś jednak zmieniła zdanie, to wiesz, gdzie mnie szukać. Lepiej wrócę się z nią spotkać. Jestem pewna, że potrzebuje pomocy. Mhm. Mila, tak? Powiesz mi w końcu o co chodzi? Ja obiecuję, że nie będziesz się ze mnie śmiać, okej? Okay? Obiecuję. Jako, że jestem bardzo nieśmiała, mój tata dał mi coś, jak byłam mała, aby dodać mi trochę pewności siebie i to zgubiłam. Oj, nie szkodzi, możemy popytać innych, czy tego nie znaleźli. Yy, nie, nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli, Wstydzę się. Czemu? Co to jest? To, to maskotka. Yy, aha, rozumiem. Serio, bałam się, że będziesz się z mnie nabijać. Wiem, że to może się wydawać głupie, ale jak byłam mała, to wszędzie ze sobą nosiłam. I teraz dziwnie się czuję, gdy nie mam jej przy sobie. Mm. To nie takie głupie. Dzięki, na serio muszę ją znaleźć za ktoś Kto się zobaczy? Chcę, żebym ci pomogła znaleźć twoją maskotkę? Tak, spróbuję ją odnaleźć. Wielkie dzięki. Uważaj, gdyby się znalazła, żeby nikt jej nie zobaczył. Mm -hmm. Jeżeli maskotki są głupie, to co to jest? kocham jednorożce <noise> jezu, no głupia serio jestem, ja jestem głupia <noise> że w to gram i marnuję swój czas przypomniało mi się, że niedługo są urodziny mojej mamy okej, okay. eee, dobra a niedawno był dzień mamy bo ja nie wiem kiedy wy to oglądacie, nie mam pojęcia na kiedy będzie ten film <noise> no i to dostałam taki wisiorek od syna na dzień mamy no, jedziemy dalej Peggy zadaje mi za dużo pytań. Nie mów jej nic o imprezie, okej? Okay? Spoko, możesz mi zaufać. Dobła. Hmm. Peggy cały czas zadaje mi wiele pytań. Ukrywacie coś przed nią? Tak, nic jej nie mów, że Melania organizuje dzisiaj imprezę urodzinową. Na szczęście nic jej o tym nie wspomniałem. Mądry. Dalej nie chcesz mi nic powiedzieć? Nie. Niech ci Melania o tym powie, co ja jestem. Właśnie, gdzie jest ta maskotka? Gdzie ona była w ogóle? Nie, nie chcę ci dalej nic... O, dobra, tu jest, widzę. Pewnie już wcześniej tam była no nie zauważyłam. A kto tam idzie? Kurczę, zapomniałam, że wakacje się skończyły. Wierz mi, po tym, co mi zrobiłaś, nie zaznasz ani chwili spokoju w tej szkole. Jeżeli myślisz, że się ciebie boję... Hej, co tam wystaje z twojej torby? Przepraszam, o czym ty? Rzuciłaś się na moją torbę, wyciągnęła maskotkę Violetty. Nie, nie wierzę Wścibska mi schodzi do liceum ze swoim pluszakiem Haha, <laughs> serio, ile ty masz lat to, to nie mój, to koleżanki To jasne A więc czyje to jest? Obiecałam ci, że nikomu nic nie powiem Wiedziałam To twoje, zgrywasz dorosłą Ale tak naprawdę zachowujesz się jak pięciolatka Mhm <laughs> No to mam przechlapane Poszły sobie śmiejąc się E. Pff, co, wszystko słyszałeś? Ja kompletnie nic nie słyszałem. może podskoczył się ze mnie, może ponabijać, nie nabijaj się ze mnie, nie wolno, zabawna jesteś, nie, nie, nie zaczaiłam, o Boże, ale mnie drapie w gardle i mój głos się łamie, ała, lepiej żebym nie rozmawiała o maskotce fiolety, no a dlaczego miałabyś z innymi o tym rozmawiać, ja nie wiem, ja jestem... jeżeli chodzi o liceum i te pierwsze odcinki, to chyba zastara się na tę grę. bo to jest takie głupie, a ja nie wiem. Nie, nie chcę ci nic powiedzieć, spadaj. Co ja mam teraz robić? To Aha, wiolecie ich maskotkę oddać. <grym> o, udało się, znalazłam twoją maskotkę. Serio? Wielkie dzięki, strasznie się bałam, że ktoś inny ją znajdzie. Przyniesiesz ją na urodziny Melanii? Tak, ale schowam ją w swojej torbie, tak jak zwykle poszła sobie. Chyba powinnam pójść poszukać czegoś, yy, jakiegoś prezentu dla Melanii. Problem w tym, że nie mam w ogóle pomysłu, co jej kupić. Dobra, masz jakiś pomysł na fajny prezent? To zależy dla kogo? Dla Meleni? Nie, nie mam żadnego pomysłu. Ech, muszę na szybko coś wymyślić. Chyba zaraz zacznę gryźć. Zacznie gryźć, kto? Ja, te, ja tego teraz nie strzeliłam. O co chodzi? A czy. Bo ja wiem, co ja mam jej kupić. I czy mogę iść teraz na bazar? Oczywiście. <laughs> te. <Ta. śmiech> jestem cwaniakiem. Cwaniaczkiem. Dobra. Mam prezent dla Melanie. O, to nawet Alice nie musiałam szukać. Okej. Okay. Bo z tego co kojarzę, to Alice mi chyba miała powiedzieć, nie? O tej, o tej płycie czy coś takiego. Teraz chyba powinnam kupić sobie nową piżamę. Moja raczej nie jest zbyt modna. Ej, scitowa Scitowałam grę. Okej. Okay. <śm> Dobra, bo ja chcę tą drugą ilustrację też więc biorę to. Oto i nowa pi piżama. Dobra, teraz będzie tak w piżamie łazić po, po szkole. Nie poszłaś jeszcze do Melanie? Nie, ale właśnie miałam zamiar już iść. Okej. Okay. Mam wszystko, czego mi trzeba. Mila, tak? Co się stało? Zastanawiałam się, czy może znowu mogłabyś oddać mi przysługę. Jaką? Boję się, że dziewczyny zobaczą moją maskotkę, i pomyślałam, że lepiej bym się czuła, gdybyś też przyszła z, z maskotką na imprezę. Hmm, czemu to miałoby Ci pomóc? Gdyby zobaczyły moją maskotkę, mogłabym powiedzieć, że się założyłyśmy, że to taki żart między nami, rozumiesz? A tak, czaję, ale nie, sorry. A tak, czaje. No dobra, skoro macie to pomóc, w sumie za wiele mnie to nie kosztuje. No właśnie. Wielkie dzięki. Pokaż mi koniecznie, jaką maskotkę przyniesiesz. Kup sobie maskotkę. I znowu muszę iść na bazar, tak? Hmm. Jest jakaś różnica, którą maskotkę wybiorę? Bo nie wiem. Wezmę pieska. <laughs> Zatwierdził. Okej, okay, nie wiem, czemu to ma służyć, no ale... Jezu! No. Dobła. Kupiłam tą maskotkę. Co mam dalej robić? O! Jaką masz piżamę? To raczej koszulka nocna, a nie piżama. Zobaczysz wieczorem, a ty do ciebie pasowałaby piżama we wzorki. Taka jak dla dzieci. Dzięki! Piżama dla dzieci? Przecież jeszcze jesteśmy w tym samym wieku. Nie wiem, tu jest trochę dziwno w tych pierwszych odcinkach, ale może dlatego, że nas nie zna. Nas. Suśki. Zobacz, kupiłam maskotkę. Teraz spokojnie możesz iść na imprezę do Melani. Dzięki, wielkie! Jaką maskotkę wybrałaś? Wybrałam szczeniaka, co nie? Szczeniaka. Wybrałaś tą i słodka, dzięki. Mam już wszystko, czego mi potrzeba. Lepiej poszukam Melani. Tu pewnie no. Tutaj jesteś w cię, Ja też. Nie ma co zwlekać, idziemy do mnie. Jesteś gotowa? Tak, spoko, mam wszystko, czego potrzebuję. A więc w drogę. Wyszliśmy z liceum i poszliśmy do Melani. To mój pokój. Jak chcesz, możesz zwiedzić resztę domu, ale wieczór spędzimy tutaj. Idę wszystko przygotować, a ty idź pozwiedzać. Czuj się jak u siebie, czuj się jak u siebie, tylko nie grzeb po szafkach. <laughs> Okej, okay, daj znać, gdybyś czegoś gdybyś potrzebowała mojej pomocy. Okej, okay, łazienka Melani. Pokój Melani. Mogę wejść tylko do łazienki? No fajnie. Dom Melani jest tak samo duży, jak i mój. Dobrze. Coś się dzieje? Słyszę, że Mela niewiele wiele o czymś rozmawiają. rozmawiając. o co chodzi. Lepiej pójdę i to sprawdzę. Okej. Okay. To łazienkę też można byłoby zmienić w sumie. I to tutaj, bo to. no Na takie stare wygląda. Coś się stało. Ja przykro mi zapomniałam zabrać ze szkły przekąski, które wcześniej kupiłam specjalnie na dzisiejszy wieczór. Nie szkodzi. co u mnie jest daleko? Możemy się wrócić. Nie mogę. Nie chcę zostawiać dziewczyn samych u mnie w domu. Spoko, pójdę sama. Gdzie zostawiłeś te przekąski? Są w mojej szafce na końcu korytarza. Nigdy jej nie zamykam, więc nie będziesz mieć problemu, żeby ją otworzyć. Dlaczego jej nie zamykasz? Nie czuję takiej potrzeby. W końcu w szkole nie ma złodziei. A myślałam, że to ja jestem naiwna. Tak, <grytania> ta, chyba nie jesteś zbyt na bieżąco, jeżeli chodzi o te sprawy. No, no to pójdę poszukać tych przykąsek. Nie powinno mi to zająć zbyt wiele czasu. Mówiasz, że to na końcu korytarza. Mhm, czyli tu, tak? Szafka Melani To musi być ta. Hm? Nic tu nie ma pomyliła się, a może ktoś się poczęstował bez jej zgody. Mm -hmm. To bardziej prawdopodobne. Lepiej sprawdzę, czy nikt nie zabrał rzeczy Melanie, nawet jeżeli nie trudno się domyślić, kto za tym stoi. No, póki co nie widać nikogo na korytarzu, tak jak podczas historii z duchem. Ciekawe, czy Nathaniel został dłużej, żeby pracować. Co ci Nathaniel obchodzi? O, co ty tu jeszcze robisz? Czy ty masz życie poza szkołą? Nigdy nie wracasz do siebie? Łatwiej, mi je, y, łatwiej jest mi się tutaj skoncentrować. Mam spokój i ciszę. Tak, nie ma kotów. Wydaje mi się, że nie tylko ja zostałem dłużej w szkole, chyba słyszałem czyjś śmiech. Śmiech? Sprawdzę to. No okej. Okay. Wow. Ktoś tu jest. Co tutaj robisz? A ty zapomniałeś pójść do domu? Popatrz na siebie. Ej, co tam jecie? To ktoś zostawił na widoku. Lepiej było zjeść niż pozwolić, żeby, się, żeby sprzątaczka wszystko wyrzuciła. Kłamczucha, to było w szafce Melanii. To ty tak mówisz. Mam już tego dosyć. To było Melani. Z tego co wiem, to nic ci nie zrobiła. Co i powiesz, jak ją jutro spotkasz, że to przez ciebie jej urodziny nie wypaliły? Wyluzuj, to były tylko napoje i chipsy. Nie musisz mi prawić morałów. Wystarczy, że wszystko odkupisz. Przecież to ty to zabrałaś, czemu ja mam to odkupować? Pff, brzydzę się tobą. No to idę zrobić zakupy urodzinowe, ale dla ja, Ona teraz powinna iść do Nataniela, powiedzieć, że ta zeżarła wszystko Melani, a Nataniel powinien jej powiedzieć zapierdzielasz do sklepu, odkupować rzeczy, bo, nie, bo jesteś złodziejem kuźwa, a nie... Ja nie czaję logiki tej gry kompletnie. Boże, to jest głupie. Co ja robię? Nie, nie, też nie czaję, co robię. Nie, nie wiem, kuźwa. Ach, nie wiem, co ja tu robię. Po co ja w to gram? Kupiłam wszystko, czego mi brakowało. Wracam do Melanii. Musi być w swoim pokoju. Mhm. Tu jest pokój Melanii, tak? Nie ma jej tu. Co ona ma na sobie? Kurczysz, myślałam, że nie przyjdziesz. Jesteś już w piżamie? Przykro mi, Mila, ale nie poczekałyśmy na ciebie. O, ty też? Nie szkodzi. Też idę się przebrać. Muszę tylko wcześniej dać coś Melani. Jest niedaleko. Uuu, Rosa. Mm -hmm. O, dzięki, Rosalio. Olala, la, i piżama pasuje idealnie. Mm -hmm. Zabrało ci to sporo czasu. Miałaś jakiś problem? Tak, Amber zjadła wszystko, co zostawiłaś w swojej szafce. Co, serio? A więc nic nie zostało? Spoko, poszłam do sklepu. Wielkie dzięki, super. Już myślałam, że będziemy musiały jeść resztki z lodówki. To chyba nie byłaby żadna tragedia. Został już tylko gotowany szpinak. Nie sądzę, żeby wszyscy to lubili. Ja lubię szpinak. Ja tam mogę jeść. <laughs> Idź się przebierz w piżamę, a ja zaniosę w tym czasie przekąski do pokoju. Tak, idę już się przebrać. Jestem pewna, że będziemy się świetnie bawić. Na pewno. Jestem w piżamie, daj mi spokój. Już gro. Okej, okay, wszyscy są gotowi przebrać się. Już tak. Mila, twoja piżama jest słodka. Dzięki, kupiłam ją dzisiaj. Tak, niezła jest, nie ma więcej chipsów, muszę szybko też coś zjeść. A nie mogłyście zjeść trochę szpinaku, a potem te chipsy tak na pusty żołądek, szpinak? We. Fu szpinak! Tak na pusty żołądek chipsy. Jezus Maria, ja już. Nie, po prostu moje szare komórki odpływają z każdym odcinkiem przegranym, naprawdę. Zaczęłyśmy plotkować o wszystkim. Skończyło się na tym, że Lucalia rzuciła dla zabawy poduszką wiolety w Klementynę. Zakończyło się to wojną na poduszki, potem zaczęliśmy gadać o chłopakach. Milak, tylko chłopaka woli. Sama nie wiem, nie chce mi się i gadać z nimi. To prawda, że wszyscy są mili, te. Skoro zaczęliśmy ten temat, to postanowiłam zapytać dziewczyn o kilka spraw. Może wiedzą więcej niż ja. nie o bardzo przyjaźnisz się z Natanielem? Tak, tchu, tak. Mhm. Jestem przewodniczącą klasy, także często z nim rozmawiam. Jest naprawdę miły i dobrze opiekuje się innymi uczniami. W życiu nie widziałam kogoś tak odpowiedzialnego jak on. Przecież to, ona, przecież to widać, kuźwa, że ona jest zabujana. Tak, dalej był w liceum, gdy się wróciłam do szkoły. Pewnego razu dał do zrozumienia, że rodzice są dla niego dosyć surowi. Myślę, że robi co może, aby rodzice byli z niego dumni. Jak był mały, to był zupełnie inny. Jak patrzę na Amber, to się zastanawiam, czy dla niej też są wystarczająco. Coś się, coś się wydarzyło, gdy byli mali. To dlatego dla niej są bardziej wyrozumiali. Nic więcej nie wiem. Może powinnam go jutro o to zapytać? Moim zdaniem to powinien trochę odpocząć. Nie można aż tyle się uczyć. Tak, to prawda, Rosalio. Z tego co zrozumiałam, to Lisander bardzo cię lubi. Tak, mam szczęście. Rodzina Leo jest bardzo miła. Traktuje Lisandra jak swojego brata. Dobrze go znasz? Nie mówi za wiele o sobie. To przykro mi, dziewczyny, ale nie mam nic do powiedzenia na jego temat. No weź, Rosalio, musisz coś wiedzieć. Jego brat musiał ci coś opowiedzieć. <laughs> no dobra, wiem tylko, że ma tatuaż na plecach. Tatuaż? Ciekawe jaki. <laughs> tylko mu nie mówcie, że o nim wspomniałam. Okej, okay, Rosalio. A ty, Violetto, dobrze się dogadujesz z chłopakami? Nie, w sumie tak, ale nie gadam z nimi zbyt często. <laughs> Kurczę. Ale Ailis opowiadała mi trochę o Kenie Czasem dostaję od niego jakieś wieści. Ach tak? Co u niego? Czemu ty nie wiesz, co u niego? To jest śmieszne, nie? Nie pamiętam już, co mi powiedziała. Jak sobie przypomnę, to ci powiem. Okej, okay, chyba lepiej, jeżeli sama zapytam o to, Alice, Okej. Okay. Naprawdę masz słabą pamięć, Violetto. A ty, Clementino? Ja mam dobrą pamięć. No, też głupia jest. Nie no, chciałam powiedzieć, nigdy nie widziałam, jak rozmawiasz z kimś z chłopaków z liceum. Nie mam takiej potrzeby. Amber opowiada mi wiele historii. Co na przykład. Wiem, dlaczego zakochała się w kastielu, zrobił coś dla niej, gdy byli mali. Co takiego? Hihi, hi, nie powiem ci. Bójaj się, bujaj, Smurfie. I tak powiedziałaś mi już wystarczająco dużo, sama się wszystkiego dowiem. W sumie, Melania, to nie dałyśmy ci jeszcze prezentów. Kurczę, gdzie ja wsadziłam te płytę? Ach tak, to prawda, mój jest w mojej torbie. Nie z waszej strony, ale nie trzeba było. Ta impreza była dosyć spontaniczna. Nie obraziłabym się, gdybyście nic nie przyniosły. Ta impreza była raczej kompletnie improwizowana. <grytanie> XD Trzymaj Melanio, to mój prezent. Nie wiedziałam, co ci kupić, a więc poprosiłam Iris o radę. Ale ja z nią nie gadałam. <grytanie> Och, album Stars from Nightmare. Uh, uwielbiam ten zespół, dopiero zaczynają, ale są bardzo utalentowani, też powinna się ich posłuchać. Pewnie posłucham ich przy okazji. Pogadałyśmy jeszcze trochę zanim poszłyśmy spać. Pięć osób w malutkim pokoju to było dosyć zabawne. Klementyna musiała spać z Melanią w jej łóżku. Violetta i Rosalia spały na stercie pościeli, a ja spałam na małym materacu. Uki. O, i mam tą Ilustracji tej jeszcze nie miałam. Oczywiście każda z nas mogła spać w oddzielnym pokoju, ale to nie byłoby już takie fajne. Nawet gdy zgasiłyśmy światło, nie mogłyśmy przestać gadać. Spędziłam świetny wieczór, nawet jeżeli przygotowania były dosyć skomplikowane. Byłam zawiedziona, gdy musiałam się obudzić i wrócić do szkoły. W końcu skończyły się lekcje. Mhm. Wy się uczycie kiedyś w ogóle w tej szkole? Dziewczyny sporo wczoraj mówiły o chłopakach z liceum. Chciałabym ich zapytać o to, czego się dowiedziałam. Spróbuję ich jakoś zagadać.